dzisiaj trzy kawały o wariatach, którzy próbują uciec ze swojego królestwa, z domu wariatów. Niby normalna rzecz, każdy w zamknięciu dąży do uwolnienia, ale pomysły, jakie mają ci wariaci, zresztą zobaczcie sami. Dwóch głupków uciekło z domu wariatów. Stowają przed zamkniętą bramą i jeden go do drugiego. Te słuchaj, ja oświeca taż lampa pod skosem i ty po tym promieniu wlezisz i przeskoczysz na drugą stronę. A ten drugi godo, nie, jo nie jest taki głupi. Ty zgasisz światło, a jo sleca na pysk. Zaś te same dwa głupki uciekają, patrzą, zamknięto brama. Myślą, godają ty, przełażymy. Włażą po tej bramie, włażą, przeskakują na drugą stronę, ciach, lecą kącek, patrzą, drugą brama zamknięto. Zaś przez nią się mordują, targają, przeskakują, lecą kącek, trzecią brama zamknięto. Przełażą, lecą kącek, patrzą, ostatnią brama otwarto. Jeden go do drugiego, ty, coś tu nie gro, wracamy. Zaś te same głupki tym razem uciekają w nocy. Skradają się, na rostyn jeden głupek. Chlast, kopnął jakoś biksa. Portier, co się tam dzieje? A ten jeden głupek. Miau. A ten portier, koty. Te głupki odetchnęli. Uciekają dalej. Na rostyn drugi głupek. Ciach, zaś jakoś biksa. Kupa larma, a ten portier. Co się tam dzieje? Ten drugi głupek. Drugi kot! Czy udało im się wreszcie uciec? Oczywiście, już za tydzień usłyszycie, co ci wariaci wyprawiają na wolności. Subskrybujcie kanał i zapraszam za tydzień. Hej! Ha 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 ha